W ramach zapewnienia ciągłości pracy naszej w budziku dla dzieci współpracujemy z firmami zewnętrznymi i w ramach właśnie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, czystości pracujemy z firmą Impel dwoma działami, czyli działem, który jest działem ochrony i tutaj mamy dwie osoby wspaniałe pracujące w naszej portnierni, panią Wiesię oraz pana Andrzeja. Pani Wiesia pracująca od początku lipca 2013 roku wie wszystko. Jeżeli nie wiesz, gdzie jest jakaś płytka, którą trzeba uzupełnić, bo pani Wiesia dobrze wie. No minęło jak z bata strzelił. Naprawdę. Ja czasami też się zastanawiam, kiedy to było. To jest niemożliwe. 10 lat szybko mija żyć. A dzieciaków też się przewinęło tyle, że już... Tak jak przychodzą, nawet niedawno był chłopiec w odwiedziny, to już się ich nie poznaje. Fajne to jest. Jeszcze jak tak przyjdzie taki chłopak na własnych nogach, no to już jest w ogóle szczęście. Pan Andrzej, który jest wspaniałym mężczyzną, który ma w biurku poza długopisem i okularami, gdzie widzi wszystkich, ma też śrubokręt lub inne narzędzia. Służy pomocą zarówno nam, jak coś nam się zepsuje, jak również rodzicom. Zawsze pan Andrzej napompuje wózek, coś podpowie, który kabelek z czymś połączy. Także jest nieodzownym filarem i pani Wiesia, pan Andrzej, bez poczucia bezpieczeństwa. Są też takimi naszymi domowymi trochę psychoterapeutami. Mają swój styl mówienia, docierają do pewnych rodziców, którzy mają do nich zaufanie, żeby się coś tam powiedzieć. Drugim działem Impela, z którym współpracujemy, to jest dział odpowiadający za panie sprzątające. Dbają o to, żeby było zawsze czysto epidemiologicznie. Poza tym, że sprzątają, to też są wspaniałymi psychoterapeutami. To one sprzątając salę mopem, rozmawiają z mamą, z pacjentem. Czasami one mają właśnie te panie telefony i pytamy się, co tam u Marcina, u Julki w domu, jak przyszło. Kontaktowała się pani z mamą. Nie wyobrażam sobie innych pań, które by przychodziły raz na tydzień. To takie już rodzinne, empatyczne więź z naszymi pracownikami. Wiemy, jak życie wygląda. A co tu tak dołować się, no to też nie pomoże. Trochę wnosimy takiego, może niektórym się to nie podoba, może się podoba, zwariowania, ja bym powiedziała. To muzyka, to rozmowy. Trzeba wysłuchać też. Też. I tak ja wiem, nie doradzać, że o, dobrze będzie, tylko po prostu czasami wysłuchać, przemilczeć. I wiem, że to jest potrzebne niektórym rodzicom, bo później z czasem to właśnie mówili, że taka terapia z samego dołu, jak to się śmieją, bo my na minus jeden zajmujemy swój pokój, że nieraz taka terapia z samego dołu jest najlepsza. To jest nasza wizytóweczka. Zrobiona przez pacjentkę, która wyszła, ale już tak. A tu jest nasza galeria. Nasza galeria. Miłe to jest bardzo. No. I fajnie tak wspominać, popatrzeć. Stasia, Monika, Zosia, Tymek, Ola, ta Alicja, Ala, Natalka, Zosia, Szymon, później jest Zuzia, Patrycja, Bartuś, Rozalka, Dawid, Adaś, Jurka. I tutaj jest tutaj Oliwki. No już jak zaczęła mówić, to tak krzyczała później, psiak się do roboty, ale już. Nam rozkazywała, tak. Żeby sprzątać. Tak. Najbardziej to się zapamiętuje, jak dzieci wychodzą do domu. Bo jednak te półtora roku, czy tam nawet dłużej, jak z nami są, to człowiek się z nimi, to obce zżyje są, się człowiek, zżyje się. Tak. I te wychodzenia do domu, to tak utkwią w pamięci. Mm-hmm, tak serduszko płacze później. Tak, tak. Ja też to samo mówię. Też to samo. Tęsknimy za rodzicami, za dziećmi. No. No to jak już mamy taką okazję, to chcielibyśmy wszystkich pozdrowić i tych, co tutaj są i tych, co wyszły. No, pozdrawiamy. No i życzymy im dużo zdrówka. Dużo zdrówka.